cieszę, że mogę tu wyjść razem z moimi przyjaciółmi i z wami. Teraz przyjedziemy za miesiąc. Zanim wyjedziemy, chcę wam coś powiedzieć. Super. Słuchajcie, pewna kobieta kiedyś przyszła do Jezusa, jak chodził po ziemi 2000 lat temu i mówi, że jej córka jest chora i taka strasznie pognębiona. I wiecie, tak było, że ona nie była z tego narodu i tak dalej, nie była zaakceptowana i Jezus jej mówił, co ty chcesz, przecież to mi się to nie należy. Ale ona mówiła, że nie, że ona tutaj przyszła i ona wie, że Bóg może coś dla niej zrobić. Jak to się skończyło? Skończyło się tak, że ona dostała to, co potrzebowała i córka została uzdrowiona. Ale ta historia mówi nam o tym, że Bóg coś... Ta historia mówi nam o tym, że chce działać każdego z nas, niezależnie czy jesteśmy zaakceptowani społecznie, niezaakceptowani, czy mamy bliskich, czy nie mamy bliskich. Bóg chce działać w życiu każdego człowieka. I upór tej kobiety, to, że ona mówi, Boże, pomóż mi. Wszyscy dla siebie są bliscy. Amen. Mówię, Panie Jezu, pomóż mi. To się stało. Ja dzisiaj jestem tutaj, aby opowiedzieć o tym, że kiedy ja powiedziałem, Panie Jezu, pomóż mi, to się stało. Ja musiałem troszeczkę ponieść wyrzeczy. Musiałem zmieniać swoje życie, popracować nad sobą. Musiałem zrezygnować z pewnych rzeczy. Ale Bóg był ze mną. I dlatego to było możliwe. Dlatego mogę dzisiaj stanąć w tym miejscu i powiedzieć, Bóg jest moim Zbawicielem. I On wyrwał moje życie z tego, co nie było fajne. I chcę wam dzisiaj powiedzieć, że tak samo każdy z nas, każdy z was tutaj może powiedzieć, Panie Jezu, pomóż mi. Po prostu pomóż mi. Ja wiem, że jeśli nasze serca są otwarte, rzeczywiście jest pragnienie, to Bóg przychodzi i pomaga. I nasze życie się zmienia. Ale jeśli my chcemy żyć swoim życiem, to nic się nie zmieni. Bo tak naprawdę żaden z nas nie ma dobrego planu na życie. Bo popatrz na siebie, jaki masz plan. Ja mogę popatrzeć na siebie i powiedzieć, jaki mam plan. Tak naprawdę nie mam dobrego planu na swoje życie. Ale zaufałem kiedyś Bogu. I to, co widzę, to Jego plan w moim życiu się realizuje. Po prostu realizuje się. I wiecie, Pan, wiele rzeczy mi brakuje. Chciałbym jeszcze mieć to czy tamto, ale wiem, że to nie jest cel mojego życia, żeby mieć to czy tamto. Ale celem mojego życia jest to, aby Boża wola się w nim realizowała. I poznaję to każdego dnia. Każdego dnia widzę w życiu ludzi, którzy zaufali Bogu, niesamowite zmiany. Jest tu ze mną jeden z moich przyjaciół. Chodź, Rysiu. Chodź. Dobrze. Wiecie co, Rysiu spędził tu w tych okolicach trochę czasu? Ja go poznałem, kiedy... Ja go spotkałem, kiedy był bezdomny. Nie miał domu, mieszkał gdzieś pod balkonem jakimś. Lubił zabijać smutek alkoholem. Jak każdy. Ja go wtedy poznałem, kiedy był bezdomny. Ale dzisiaj ten człowiek już nie jest bezdomny. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zaufał Bogu. I postanowił z Bogiem zmieniać swoje życie. Byliśmy dzisiaj... Ma żonę, ma pracę, ma mieszkanie. Wiecie, czego nie ma? Nałogów.
jest wolny. Amen. Nie pije, nawet nie pali. Pije. O co, naprawdę. Ale nie pije nałogowo, nie musi. Ale to jest niesamowite, że dzisiaj nie jest bezdomnym. Dzisiaj ma cel w życiu, ale najważniejsze jest to, że służy Bogu. Naprawdę służy Bogu. Musisz coś powiedzieć, parę słów? Bóg mnie, prawda, wzmacnia. Ja ci byłem taki sam człowiek, jak ty. Mam to od podszewki. Błąd tymi drogami. Ale zawsze miałem głowę do góry, mam tą wodę. Życie mnie zmienił, kształtowało mnie. To cierpienie, to głód, to nędza, wszystko. Dlatego postanowiłem, że muszę to życie zmienić. Nie mogę tak żyć takim życiem. Nie mogę. Chciałem spróbować. Próbowałem parę razy, nie udawało mi się. W końcu powiedziałem tak. Panie Boże, nie mam siły już. Próbuję sam i nie wychodzi mi z tego. Pomóż mi. I nawet nie wiedziałem kiedy, jak moje życie diametralnie się zmieniało. Samo, nawet nie musiałem nic zrobić takiego, żeby to się zmieniało. No i będzie 2,5 roku temu, będzie już 3 lata niedługo. Ja skończyłem z tym piciem, z tym wszystkim. Rzuciłem palenie do tego, dołożyłem sobie. I dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam żonę. Mam pracę, pracuję za granicą. Przyjeżdżam tylko do Polski na parę miesięcy, na 2, na 1,5 miesiąca. Ale mam przyjaciół prawdziwych. Przyjaciel to jest moja rodzina. Pastor, moi bracia, siostry. I mam też przyjaciół wśród takich ludzi bezdomnych. A ludzie bezdomni są najważniejsi w moim życiu. Dlatego, że ja znam tych ludzi, bywam z nimi razem. I staram się pomagać też ludziom, a pomagam. Staram się słowem pomóc czy czymkolwiek. Ale każdy ma jakąś szansę. Nie można się samemu przekreślać. Nie można mówić, ja już nic nie zdobędę. Ja już taki zostanę. Ludzie na mnie nie patrzą. A prawda jest taka, że to jest prawda, to jest wina ludzi. Takich ludzi, co chodzą po ulicy. Jak widzą takiego człowieka, odsuwają się od niego, oświerdzi, nie podchodzą, się brzydzą. Nie powinni tak patrzeć. Nieraz człowiek leży na ulicy, a oni przychodzą obojętnie. Nie zwracają na niego uwagi, a nie sobie leży. Tacy są ludzie, to jest wina ludzi, że ludzie tacy są. Tacy ludzie, tak ludzie, ale niestety nie wolno się. Nie wolno do tego dopuszczać, żeby ludzie zapominali o tym, że to są ludzie. Że to są ludzie. Trzeba o tym pamiętać. Ja też właśnie apeluję do tych ludzi na ulicach, co chodzą, ubrani elegancko, pięknie, mają samochody, aby zwracali uwagę na takich ludzi jak ci. Bo to są też ludzie. To są istoty żywe. Ale niestety nie zawsze tak wychodzi, jak powinno być. Ja wam tylko mogę tyle powiedzieć. Wam życzę z całego serca, abyście spróbowali tego. Uwierzcie w Pana Boga. Nikt was do nie namawia do jakiejś religii, czegokolwiek, ale żebyście sami spróbowali tego, czego ja w życiu spróbowałem. Dziękuję, że was poznałem. Miło mi, że was poznałem, że mogę tu być przy was razem i że mogę się troszkę tutaj powiedzieć coś o sobie. Smacznego. A ojciec, po prostu jak to ojcowie często, zapominają o dzieciach. I nie czułem się absolutnie kochany. Ale kiedyś ktoś mi powiedział, że Bóg tak ukochał świat, że dał swojego syna. I zacząłem się zastanawiać, jak to jest? O co chodzi z tą miłością? Czy naprawdę Bóg mnie kocha? I czy w ogóle jest Bóg? Bóg zawsze był.
O właśnie. Bóg zawsze był, bo jest początkiem i końcem. Zacząłem rozumieć, że Bóg naprawdę mnie kocha. Wiecie, kiedy zacząłem się zastanawiać nad tą miłością, jaka ona jest, zobaczyłem, że tak naprawdę nikt dla mnie niczego większego nie zrobił. A On oddał za mnie swoje życie. I wiara w to pomogła mi zwyciężać. W takich zwykłych, codziennych walkach. Po prostu zwyciężać. Ja wierzę, że kiedy zaufamy Bogu, Jego miłości, to nasze życie się zmienia. To maskę chcę zabierz, bo nikt ci nie zabierze tego. Piosenka jest o tym, żeby się nie poddać. Że wszystko możemy w tym, który nas wzmacnia w Jezusie. Wszystko mogę w tym, który wzmacnia mnie. Bóg zwycięstwo dał, wielką miłość swą. Przeczytałem w słowie, że wszystko może.
że rozbijałem się o brzeg. Z moich błędów skał, lecz znalazłeś mnie, mój Panie. Są miłością nie bywałeś, bo znalazłeś mnie, mój Panie. Są miłością nie bywałeś. Tyle wiatrów, tyle burz, tyle dni ponurych lat poszagało moje życie. Rozbijałem się o skały moich błędów i wad, lecz ty nie skreśliłeś mnie. Podałeś rękę, by uratować mnie. Wiele razy się rozbiłem o skały moich win i wad. Wiele razy już mówiłem, to jest koniec, jednak nie. Byłeś ze mną tam, choć myślałem, że jestem sam. Byłeś ze mną, nie zostawiłeś mnie, dałeś jeszcze żyć. Twoja miłość jest wielka, twoja miłość jest wieczna, nic nie zmieni. Biblia mówi, że świat któregoś dnia będzie miał swój koniec. I kiedy się popatrzymy na to, co się dzieje, to te proroctwa biblijne się spełniają. No to dobrze, że żyjesz, bo masz szansę cały czas. Kochani, ale to co jest takie bardzo istotne w tym, że świat się kończy w jakimś sensie,
jest to, że Bóg powiedział, że Pan Jezus przyjdzie powtórnie na świat. I my musimy być na to gotowi. I niczym nie zagłuszymy tej prawdy. Niczym nie zmienimy tej prawdy. Nieuchronnie przychodzi czas, kiedy spotykamy się ze Stwórcą. Nieuchronnie przychodzi czas, że każdy z nas spotka się ze Stwórcą. I co przyniesiemy na to spotkanie? Jaką historię swojego życia? Kiedy staniesz przed Bogiem, co powiesz? Warto się nad tym zastanowić. Co przyniosę na spotkanie z moim Bogiem? Jaką historię mojego życia? Czy rzeczywiście skorzystałem z tego, co Bóg zrobił przez Jezusa? Czy skorzystałem z tego, co Bóg zrobił przez Jezusa? Bo dzisiaj możesz stać się Bożym dzieckiem. Dzisiaj możesz pojednać się z Bogiem. I dzisiaj możesz powiedzieć: Boże, wybacz moje grzechy. Ja chcę zmienić swoje życie. Dzisiaj możesz powiedzieć: Boże, wypełnij moje życie Twoją wolą. Dzisiaj możesz powiedzieć: Boże, wypełnij moje życie Twoją miłością. Przychodzi taki dzień, że nieuchronnie spotkamy się z Bogiem. Ja jeszcze raz zadam pytanie: co przyniesiemy na to spotkanie? Jaką historię mojego życia? Czy w tej historii mojego życia jest to, że ja przyjąłem to, co Bóg własny dał mojemu, do mojego życia? Czy ja przyjąłem Jezusa? Dzisiaj możesz to zrobić. Dzisiaj możesz powiedzieć: tak, Boże, ja chcę przyjąć ofiarę Jezusa Chrystusa do mojego życia. Jeśli jesteś w tym miejscu i zastanawiasz się w tej chwili, co ja przyniosę na spotkanie ze Stwórcą kiedyś, może za 100 lat, może za 10, może za 5, a może za 2 dni, bo nigdy nie wiemy, kiedy nasze życie się skończy. Jeśli jesteś w tym miejscu dzisiaj i chcesz powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę przyjąć to, co uczyniłeś dla mnie na krzyżu, to jest ten czas, aby to zrobić. I jeśli jesteś w tym miejscu i chciałbyś dzisiaj powiedzieć: Ojcze w niebie, ja dziękuję Ci za Jezusa i ja chcę przyjąć tą ofiarę Jezusa dla siebie, to podnieś swoją rękę tam, gdzie jesteś, a ja będę się z Tobą razem modlił, aby ofiara Jezusa była żywa w Twoim życiu. Dzisiaj możesz to zrobić. Dzisiaj możesz zmienić ten stan, jaki przyniesiesz na spotkanie z Jezusem. Dzisiaj możesz przynieść przed Boży tron swoje życie. Dzisiaj możesz przynieść przed Boży tron swoje życie. I możesz iść na spotkanie z Bogiem kiedyś, świadomy tego, że jesteś z Nim.